Dobra, udało się. The end! The end! The end! Widzę end! Nope. Nie no, to jest porażające po prostu, co się dzieje. Dobra. My Platformer Level by Laharius 9. Mapka podsunięta w trakcie streama. Wygląda na ciekawy specimen. Grałem wcześniej w coś, co się nazywało The Platformer Level. Co już zapewne widzieliście na moim YouTube. Jeśli nie widzieliście, to zachęcam, bo to był jedyny level, który możecie zobaczyć z fragmentem autoscrollowym, który przeszedłem swoją drogą. A tymczasem My Platformer Level. Let's go. Wersja 1.1. O, co? Jeszcze raz. Zresetuj mi go, chciałem poczytać. Nie przeczytałem tego jeszcze. Jump when ready. Good luck, have fun. Coins. Aha, dobra, dwa cele. Użyj mniej jumpów niż 275. Dobra, jump. Fajny efekt od razu. Podoba mi się. Trochę się cykam. Bo jeśli chcę zrobić te dwa cele, to nie mogę przesadzić z ilością skoków. A obawiam się, że jest tutaj tyle leveli, żeby mniej więcej te 275 skoków wyszło. Nie mogę za bardzo przesadzać. Od razu już na przykład użyłem dwóch, kiedy mogłem użyć tylko jednego. Okej. Okay. Ojej. Dobra. Tak szczerze walić te skoki. Będzie to mało atrakcyjne i tak dla was, żeby patrzeć, jak ja staram się nie skakać. Ale już lepiej, żebym ginął chyba, nie? Ciu. Ale monetka jest. Levelek na razie jest na tyle prosty, że te monetki będę starał się łapać. Nice. Got it. Dobra. Dobra. Git. Udało się. Jump. Jump. Okej. Okay. Zmiana grawitacji. A teraz jak dorwać to? O. Dorwałem. A, nie liczy się. Ups. Kurde. Chcę dorwać tę monetę. O, mam ją. Dobra, jest git. Dobra. O. Nice. Got it. Jest moneta. Świetnie. No, myślałem, że mogę po prostu przejść po tym, tak szczerze. Ale ewidentnie się nie dało. Dobra, dobra. To się tak da zrobić. Stop. A, kolec. Co tu się dzieje? Moneta. Dzięki, Pawciu. Przegapiłbym monetę. Co za dziady ją schowały? Wilgax jak pędzi. To jest kozak growy, widzicie. Zapraszam do Wilgaxa na streamy. Absolutnie topowy content. Okej. Okay. No i git. Zrobione. Co dalej? Tędy. Damn it. Dobra. Got it. I got it. O. Jezus, naprawdę. Jump. O, dobra. Moneta. Git. I jeszcze raz. Naprawdę! Zawsze zepsuję w takich najgorszych momentach. Takich newralgicznych, można by rzec, nie? Że mógłbym wtedy nie psuć, a jednak to i tak jestem w stanie schrzanić. Dobra. Szczególnie, że te skoki nie są tu trudne. Po prostu jak już mam taką presję na sobie, to ja je psuję najczęściej. No i git. Jest zrobione. I jest saveik. Siema Rafiksio! Sorry, że mnie nie było wcześniej, ale nie mogło mnie być. Dobre wyjaśnienie, powiem ci. Usprawiedliwiłeś się, Rafiksio. Już miałem się obrazić, ale poszło ci dobrze. Nie? Dobra. Jump. Okej. Okay. Oh, fuck. Ale to było blisko. Prawie mi się dedło.
God damn it. Jakiś śmieszny skok, jak to zrobić dobrze? Najśmieszniejsze jest to, że Wilgak już to zrobił. A ty też już to zrobiłeś, Pawciu? A, opóźnienie, of course, przecież... Aha. O matko, jak to zrobić teraz niby? Aha, to z drugiej strony musiałbym tam przejść. Co, tu mogę skoczyć i potem wszystko musieć zrobić jeszcze raz. No powiedziałem, że będę łapał te monety, no. Widzę, że tam jest opóźniony skok, tylko jeszcze go nie umiem zrobić na czas. Będę miał wyczucie powoli, ale bardzo powoli. God damn it! Będzie skibidi toilet. No przecież wiedziałem, co się wydarzy. Czemu ja podskoczyłem? No, jak zwykle nie mogę przeskoczyć trójki, no. Ale to dlatego, że żeby przeskoczyć trójkę, to już trzeba skoczyć tak naprawdę dobrze. To jeszcze nie jest idealny skok. Nie jest idealny, nie musi być. Ale jest bardzo precyzyjny. Bardzo precyzyjny. Szczególnie, że jak jestem odwrotnie, to nie mam aż takiego wyczucia jeszcze. Dobra? Spóźniłem się teraz. A ten odcinek trwa 13 sekund. Jej. To ktoś się przy nim specjalnie nie napracował. No nie mogę tego przeskoczyć. Czemu nie mogę przeskoczyć? Przecież to jest chyba prosty skok, czy nie? Nie wiem, jak wy to robicie z taką precyzją. Ale ja nie umiem. Umiem! Zrobiłem to! Tylko tego nie spieprzyć. udało się. Dobra, lecimy. Co? Okej, dobra. Fajne te skoki, to mi się podoba. Dobra, git. Okej, dobra. No, ale zepsułem. Co ja robię? Koniecznie, czy chcesz obejrzeć z Metziem Skibidi Toilet? Tak myślałem. Wiem, skarbie, wiem. Och, mam monetę. Uff, udało się. Ej, jak łatwo mi poszło. Okej, trochę z opóźnieniem trzeba tu kliknąć. Idziesz do żabki jeszcze? Nie, nie mam potrzeby, dziękuję. Jak mi nakupiłaś tyle soków? Co ja zrobiłem? Już tam byłem, patrzcie. Dobra. Okej. Matko bosko, kochano, co to się dzieje? Co to się dzieje, ja się pytam. Garyt. Okej. Moneta. No. Dorwana. Aha, to jest tak, że muszę... Okej. Nie, znowu trzy kolce. Udało się. Ale jestem kozakiem, jestem. Nie jestem kozakiem, jestem debilem. Zmarnowałem wszystko, co zbudowałem. Ja nie nadaję się do życia w społeczeństwie. O nie! Nie wiedziałem, co się stanie, nie wiem czemu. Skoczyłem w ciemno. Jak głupek. No jak głupek skończyłem, no. A, bo ten skok nie jest tak trudny jak poprzedni, z trzema. Bo te kolce były obok siebie. Okej, nieważne. E? Co mam tu zrobić? E? Pomiędzy, że mam się wstrzelić? Nie zmieszczę się pomiędzy, to się nie da. Ale może da się... Tak się da, no.
spodziewałem się, że się da. Ale się da. Aha, dobra, okej, okay, nieważne. O! Okej. Okay. Dobra. O matko, ale to będzie irytujące robić to tym dużym, dużym shape'em. Jest, jest git, jest git. Klikanie w orb też się zalicza. No oczywiście, że się zalicza, ja się spodziewałem, że się zalicza. Nie! Myślę, że dobry level jest, co ty gadasz? No teraz 233 skoki. A to ja mam pewnie dużo więcej. Tak, mam 287 już. Ajaj. Ale dalej liczę, że uda mi się wszystkie monety złapać. Nie da się. No właśnie. Okej. Okay. Okej. Okay. W tej chwili ja mam zwykłe Full HD 1920x1080. Yes, git. Okej. Okej. O, dobra. Okej. Udało się. Easy peasy. Easy peasy. Łatwa gierka. O nie. Zginąłem. Trudna gierka. Oh, come on, Cordy. Przestań. Maniana jest odwalana, jak to się mówi. Czekaj, co? A. Okej. Okay. Skoro mówisz, że się da, to chyba się da. Nie takie skoki już robiłem. W tej mapie. No. O! Kolce tam są! Dlaczego wyście mi to zrobili? Błagam. Okej. Okay, trzeba się jeszcze wstrzelić tak idealnie. Fajnie. Te monitory, które mam, to w ogóle z różnych biur. Że tak powiem, kradzione. Znaczy, kradzione. Wykupywałem je, no nie? Ale jak w różnych robotach robiłem w korpo, to często wykupywanie sprzętu było. To sobie brałem monitory. No czemu ja tak wcześnie skaczę? Okej, okay, tędy, tędy. Aha. Aha, i zepsułem. Dobra. Jak złapać teraz? No fuck. Kurde, nie złapałem tej monety znowu. W ogóle ty mały jesteś, czemu jesteś mały? A, bo ja w ogóle chyba źle idę. Chyba. Tak, ja powinienem tu wrócić teraz. Kurde. Ale moneta jeszcze jak jestem duży? Aha, bo mogę tak zrobić przecież. Okej. Okay. Zapomniałem, że mam takie możliwości. O, oh, fuck. Dobra. No bo ja w odwrotnej grawitacji w ogóle nie potrafię myśleć. Nie wiem czemu. Jump, jump, jump. Jump, 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 jump. No. Sztos. Ej, strasznie dużo tu poziomów. Fajnie. Ah, oh, fuck. No. Dobra. Ef. Najgorsze jest to, że ja już skakałem bardzo często z gorszej sytuacji, jaką było po prostu miejsce wielkości mojego kształtu, nie? Dobra. Got it. O, szlak. What? To jest takie już naprawdę ciekawe pomieszczenie, przyznam, które ewidentnie też trochę potrwa w moim wykonaniu. Były już takie, które chwilę trwały, głównie ze względu na monetę, a to po prostu chwilę potrwa. No a, bo nie wcisnąłem, no a. To samo przecież nie zmienia. Szlak by to trafił. Fajny vibe tego. Tej sinusoidy, która się tam kręci w tle.
Dlaczego ja zginąłem? Dawało mi się, że kliknąłem na czas. Szlak bym nie trafił, no. A przecież mogłem po prostu tam polecieć. Co ja zrobiłem? Odbijałem się, aż spadłem w górę. Co jest? W ogóle powiedziałem właśnie, spadłem w górę, kiedy tak naprawdę to podskoczyłem w dół. Teraz będę popełniał głupie błędy, bo zapominam. Już myślę o tym ostatnim skoku. Dobra, jump. No, no właśnie, głupie błędy. No ale ja nie mogę w niego trafić w ogóle. Ja go nie klikam, w ogóle nie mogę go kliknąć. Jakoś tak to jest mój największy problem w tym fragmencie, że ja nie mogę kliknąć tego orba. God damn it. Aha. No tak, bo przecież ten reflektor to jest bezpieczne miejsce. To logiczne. Cały czas uderzam w drugi reflektor, a w ten nie mogłem. Stwierdziłem, nie, on chyba głupie. Co? Podoba mi się, że zaraz moja ilość attemptów się powiększy podwójnie w stosunku do tego, co było jeszcze level temu. Na poprzednim ekranie miałem chyba 90 coś tych attemptów. Teraz już mam 170. Pomijam fakt, że trochę umieram. Więcej niż powinienem. Co? Co ja zrobiłem? Aha, bo chciałem się odbić, żeby złapać czerwone. A ja muszę tu prawdopodobnie zacząć robić ruletkę, co? Tak, dobra, ja będę musiał tu zacząć robić ruletkę po prostu. No, tak, ruletka. Te monety chyba się nie da złapać, co? Tak, w ten sposób. Będzie trzeba ją jakoś inaczej dorwać. O, fuck. Sprytnie. No to jest takie... Trzeba mieć wyczucie. Fajne. O, właśnie. Staram się nie przestrzelić i wtedy spadam. Staram się... Mniej się staram nie przestrzelić, to ginę. Nice. To jest po prostu skok, tak? Pikselowy. Tak. Zwykły skok, który trzeba umieć zrobić dobrze. Co za sadyzm, kazać to pomieszczenie robić jeszcze raz. Nie! Oczywiście, że ten skok mi akurat nie wyszedł. Ale uparłem się na te monety, więc je zdobędę. Mam dzisiaj ambicje na te monety. A teraz to już w ogóle za wcześnie wcisnąłem, widzę. Ten skok mnie wykończy. Ham. Nie, no ja się za wcześnie wybijam, ale... Jak można się tu nie wybić za wcześnie? Ja się wybijam wręcz zza ekranu do jasnej ciasnej. Tu jest kolec! O, wow! Ale to koncertowo spierniczyłem teraz. A już zrobiłem wszystko dobrze. I jeszcze ten skok dwa razy z rzędu. Gdzie tu? Wilgach, gdzie jest tu? I w ogóle dzięki za polecenie mnie. A nie ma problemu, absolutnie. Ty wrzucasz nawet rzeczy na mój temat gdzieś tam na swoje, więc... O, fuck. Więc gdzieżbym śmiał czasem cię nie polecić? Jak akurat jest okazja szczególnie, nie? Siup. Aż, dobra. Przynajmniej już umiem w miarę ten skok, za którymś razem wyjdzie. Bo już chciałem szczerze odpuścić, ale jak już ten skok umiem zrobić, to teraz nie odpuszczę. Zrobię to. No.
A to jeszcze nie koniec. To wyglądało jak ostatnie pomieszczenie, nie wiem czemu. Nice. Okej. Okay. Nie? Jesus Christ. Kto to wymyślił się? Się pytam. Pawciu! Zadzwoniłeś mi. Dobra. Dobra. Teraz tak, tak. Tak po prostu. Okej, dobra. Bo się przestraszyłem za bardzo, żeby to zrobić. Dobra, no to nie jest akurat trudny skok po to. Nie, znowu. Jezus, dało się. Nie no, żart. To jest żart, co tu się dzieje. Ty mówisz, że miałeś jakieś ledwo 400 skoków? Zwariowałeś? Nie wiem, czy nie zawadzę, jak skoczę. Nie zawadziłem. Dobra, udało się. The end! The end! The end! Widzę end! Nope. Nie no, to jest porażające po prostu, co się dzieje. Co nie? Aha, tutaj trzeba wylądować. Dobra, widzę to miejsce. Szlak by tu trafił. Nic nie widziałem, a i tak skoczyłem dobrze. No czemu zawsze... Okej. Okay. A nie, tu jest ten jeszcze. O nie, moneta, którą zignorowałem. Fuck. No to będzie ciężka moneta. Zignorowałem ją. Niepotrzebnie ją zignorowałem. A za wcześnie skoczyłem. Ale to nic. Zaraz tam wszystko zrobię. Za wcześnie skaczesz, Cordy, no bo... A za wcześnie skaczę, bo ja mam straszny problem z orientacją w terenie, jak jest odwrócona grawitacja. I to nie wiem czemu, bo przecież widzę się bardzo dobrze, to nie jest tak. Powinienem normalnie reagować. A reaguję z jakimś przyspieszeniem, tak jak mi się stresowało, że coś pójdzie nie tak. No idealnie zawsze za wcześnie. Już teraz widzę dlaczego. Tu jest ten reflektor na górze, no nie? Przez który ja przechodzę. I ja bardzo panikuję w momencie, jak nie widzę momentu. W sensie nie widzę mojej postaci przez jakiś czas. Ach, teraz kliknąłem chwilę później. Muszę jeszcze później. Jeszcze później. No nie mogę, no. Umrę. Zanim zrobię ten skok. I widzę coraz to nowe rzeczy, które mnie rozpraszają. No. Elo. Elo. Zrobione, man. Strzałunia. Bro, o co? Halo. No zebrałem. No gdzie zostawiłem monetę? Przecież zebrałem wszystkie monety i po co ja to robiłem? 15 monet, jakaś ukryta była gdzieś. Po co ja się starałem? Kupia planszo. No i mamy kolejny poziom. GG's, dziękuję Kamski. A jednak jesteś, wróciłeś, okej. Okay. My platformer level. I to był kolejny level z gatunku precyzyjnego skakania. I dużo mechanik było w nim wykorzystanych. Przyjemnie, że zmieniała się muzyka czasem. Taki dość prosty poziom, w sensie nie poziomu trudności, a konstrukcji. Ogólnie mi się podobał. Nie wiem, czemu zajął mi tak długo. Były takie momenty, które wręcz mnie zaczynały irytować przez to, że wydawało mi się, że już powinienem je dawno skończyć, a jeszcze mi się tego nie udawało zrobić. Także ogólnie spoko.